Cześć, witam Was na kanale Flizo. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać nową generację trzydrogowych zaworów mieszających. Jesteście ciekawi? Nie przedłużamy, zaczynamy! Największym wyróżnikiem nowej generacji zaworów mieszających jest ich uniwersalność. A dlaczego? Ponieważ są idealne do instalacji nowych, rozbudowywanych oraz do instalacji modernizowanych. A dlaczego? Ponieważ każda z tych instalacji charakteryzuje się innymi wyzwaniami, jakie muszą zostać spełnione. Nowe instalacje najczęściej występują w budynkach nowo wbudowanych, a te budynki cechują się wysokim poziomem odpowiedniego docieplenia. Tutaj każdemu inwestorowi zależy, aby jak najlepiej dobrać odpowiednią moc źródła ciepła, odpowiednie przepływy w instalacji. Natomiast instalacje rozbudowywane występują w sytuacji, kiedy mamy budowę podzieloną na etapy. To znaczy wiemy, że w przyszłości będziemy dokładali kolejne pętle ogrzewania podłogowego do rozdzielacza bądź kolejne grzejniki. Natomiast instalacje modernizujemy w momencie, kiedy wymieniamy stare źródło ciepła na nowe, bardziej ekologiczne. No i to bardziej ekologiczne źródło ciepła będzie pracowało na zupełnie innych przepływach. No i teraz zależy nam, aby nie wymieniać całej instalacji, tylko skupić się na kotłowni. No i tutaj najwygodniej byłoby dobrać nowy zawór mieszający, który by odpowiadał starym średnicom rur, ale tak, aby można było ograniczyć i dostosować jego przepływ. Ponieważ najczęściej stare źródła ciepła były przewymiarowywane. Czy to jest w ogóle możliwe, aby jeden zawór mieszający był aż tak uniwersalny? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, na początek musimy omówić rolę zaworu mieszającego w instalacji. No, zawory mieszające są urządzeniami powszechnie stosowanymi w instalacji. Jestem przekonany, że na pewno je stosujecie i widzieliście w instalacji. Mamy zawory 3 i 4 drogowe. 3 i 4 drogowe zawory mieszające służą do wyregulowania odpowiedniej temperatury w naszej instalacji. Zawór mieszający miesza w odpowiednich proporcjach gorący czynnik wychodzący ze źródła ciepła z czynnikiem powracającym z instalacji, tak aby za zaworem otrzymać właściwą, odpowiednią dla nas temperaturę. Gdzie takie zawory są wykorzystywane? Wszędzie tam, gdzie mamy instalację mieszaną, czyli dwie różne temperatury, na przykład grzejniki oraz podłogówka. W tym momencie temperatura na grzejniki jest ustawiona na źródle ciepła, natomiast na podłogówkę musimy tą temperaturę obniżyć. No i tutaj stosuje się właśnie zawory mieszające. Pamiętajcie, aby zawsze na zaworach mieszających montować siłowniki, które precyzyjnie ustawią i wyregulują odpowiednią temperaturę. Lub możecie zastosować rozwiązanie 2-w-1, czyli siłownik połączony z regulatorem. No to w czym tkwi sekret nowej generacji obrotowych zaworów mieszających? W możliwości zmiany współczynnika KVS w każdym zaworze. A dlaczego to takie istotne? Wytłumaczę Wam to na skrajnych przypadkach. W momencie, kiedy mamy zbyt mały zawór mieszający w instalacji oraz w momencie, kiedy mamy zbyt duży. Jeżeli mamy zbyt mały zawór mieszający, no to w tym momencie będziemy dostarczali niedostateczną ilość czynnika, a to przełoży się na niedogrzewanie pomieszczeń. Natomiast w sytuacji, kiedy dobierzemy zbyt duży zawór mieszający, w tym momencie wszystkie elementy są zbyt duże, w tym zawieradło, które będzie nam dozowało odpowiedni czynnik gorący oraz zimny, będziemy mieć falowanie temperatury za zaworem mieszającym. To znaczy, w momencie, kiedy ustawimy sobie na siłowniku, żeby utrzymywać temperaturę za zaworem 35 stopni, będziemy mieć wahania temperatury, bo z każdym ruchem zaworu mieszającego, czyli tego zawieradła, będziemy mieć albo zbyt wysoką temperaturę, na przykład 38 stopni, albo zbyt małą, 28.
i bardzo trudno będzie utrzymać idealną temperaturę za zaworem mieszającym, a to przełoży się na obniżony komfort cieplny. Możliwość zmiany współczynnika KVS daje nam właśnie tą uniwersalność, czyli możliwość dopasowania do każdej instalacji. W nowej instalacji będziemy mogli dobrać przepływ praktycznie w punkt. W instalacji rozbudowywanej na początku będziemy mogli ten przepływ ograniczyć, a po skończonej instalacji będziemy mogli odpowiednio podnieść przepływ w zaworze mieszającym. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy instalację modernizowaną, czyli duże średnice rur, będziemy mogli ułatwić sobie prace montażowe, kupując większy zawór, a następnie obniżając jego współczynnik przepływu. Nie byłoby to możliwe, jeżeli nie zamienilibyśmy wewnętrznych elementów znajdujących się w zaworze mieszających. W nowej generacji elementy te wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Zawieradło, jak również przesłona, która połączona jest z dźwignią do zmiany współczynnika KVS, i to właśnie dzięki odpowiednio dobranej wielkości przesłony mamy możliwość zmiany przepływu w nowych zaworach mieszających. Co dzięki temu otrzymujemy? Przede wszystkim zwiększamy żywotność zaworów mieszających, ponieważ takie elementy nigdy nie skorodują. Dodatkowo minimalizujemy osadzanie się kamienia bądź innych osadów właśnie na zawieradle. Dodatkowo ograniczyliśmy opory. Dzięki temu siłownik łatwiej może obracać zaworem mieszającym, a to przełoży się na jego dłuższą żywotność. I na koniec, z uwagi na zmianę całego procesu technologicznego elementów wewnętrznych, mogliśmy zminimalizować przeciek wewnętrzny. Przeciek wewnętrzny wytłumaczę Wam na dwóch przykładach. Pierwszy to mamy dwa obiegi grzewcze. No i teraz na jednym z obiegów mamy zamontowany zawór mieszający. No i teraz jest to zły zawór mieszający, ponieważ ma bardzo duży przeciek wewnętrzny. I pomimo tego, że on jest całkowicie zamknięty, mamy przepływ gorącego czynnika, czyli takie przebijanie się ciepła. To oczywiście powoduje przegrzewanie pomieszczeń i dodatkowe koszty. Drugi przykład to w momencie, kiedy wykorzystujemy zawór jako przełączający. W tym momencie, jeżeli mamy duży przeciek wewnętrzny, nie będziemy mogli precyzyjnie kierować strumienia, czyli po prostu część czynnika będzie nam uciekało. I jesteśmy na ostatnim etapie produkcji nowej generacji zaworów mieszających ARV. Zobaczcie, na pierwszym stanowisku odbywa się montaż przesłony odpowiedzialnej za zmianę współczynnika KVS. Na drugim stanowisku odbywa się montaż korony, na trzecim montaż zawieradła, a na czwartym montowany jest element wskazujący oraz pokrętło. I zobaczcie, na koniec każdy jeden zawór przechodzi próbę szczelności, tak abyście mieli pewność, że wszystko jest zrobione dobrze. To teraz zastanówmy się, jak prawidłowo dobrać odpowiednią wielkość zaworu do danej instalacji. Mamy zawory w wielkościach od DN20 do DN50. No i teraz najczęstszy błąd to dobór zaworu po prostu na średnicę przyłącza rury. Powinniście korzystać z nomogramów doboru, które znajdują się w instrukcji obsługi. Wiemy jednak, że nie lubicie korzystać z tego rozwiązania, dlatego też przygotowaliśmy dla Was ułatwienie, czyli gotową tabelę. No i teraz powiem Wam, jak możecie z niej korzystać. W pierwszym kroku musicie wiedzieć, czy dobieracie zawór mieszający na instalację grzejnikową czy podłogówki. Następnie musicie znać zapotrzebowanie na ciepło danego obiegu grzewczego. Tą wartość możecie odczytać z projektu instalacji bądź oszacować na podstawie tabel, które właśnie Wam wyświetlamy. No i w tym momencie możecie dobrać wielkość zaworu i od razu możecie odczytać, jaki powinien być współczynnik przepływu KVS. Przygotowaliśmy dla Was jeszcze prostsze rozwiązanie. Wystarczy, że wejdziecie w link i tam znajdziecie gotowy konfigurator doboru zaworu mieszającego. No i zobaczcie, w pierwszym kroku musimy wybrać rodzaj obiegu z zaworem mieszającym. Czy będzie to obieg grzejnikowy, czy obieg podłogówki. Ja zakładam, że będzie to obieg podłogówki. Natomiast w drugim kroku musimy podać zapotrzebowanie na ciepło tego danego obiegu grzewczego.
Możecie tę wartość odczytać z projektu instalacji, bądź możecie skorzystać z przygotowanej przez nas tabeli, gdzie zawarliśmy jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło w zależności od typu budynku. I teraz daną wartość musicie pomnożyć razy powierzchnię właśnie podłogówki. Mi wyszło, że będzie to z przedziału 10-15 kW. No i teraz wymagany KVS zaworu mieszającego wylicza się automatycznie. Może być to wartość 7, 7,5 bądź 8 metrów sześciennych. No i który zawór wybrać? Teraz musimy patrzeć na przyłącza. Jeżeli przyłącza do zaworu mieszającego mamy calowe, wybieramy zawór calowy. Jeżeli rurki mamy na przykład 5/4 cala, wybieramy zawór 5/4. Wiedząc już, jak dobrać odpowiedni rozmiar zaworu, pokażę Wam, jak poprawnie zamontować nową generację zaworów mieszających w instalacji. Biorę zawór DN32. No i teraz tak. Fabrycznie zawór przystosowany jest do montażu w instalacji, gdzie źródło ciepła znajduje się z prawej strony. Natomiast tu od dołu podłączyć należy powrót z instalacji. Zawieradło należy ustawić pomiędzy zasilaniem a powrotem. Skąd wiadomo, gdzie znajduje się zawieradło? No musimy ściągnąć pokrętło, niebieski element wskazujący. I teraz uwaga! Zawieradło znajduje się po przeciwnej stronie do wyfrezowania na czpieniu. Czyli składając zawór z powrotem, musimy mieć na skali 5. I teraz jak będzie 0, mamy zamknięty przepływ od źródła ciepła, natomiast jak ustawimy 10, przepływ z źródła ciepła jest całkowicie otwarty, a zamknięty jest powrót z instalacji. Teraz musimy przejść do tego ostatniego kroku, czyli do wyregulowania i ustawienia odpowiedniego współczynnika KVS. No i zobaczcie, tutaj mamy opisane R i L. Z uwagi na to, że skala jest R, czyli źródło ciepła znajduje się z prawej strony, musimy ustawić odpowiedni współczynnik KVS. W tym momencie wynosi on 19. Natomiast teraz pokażę Wam, jak go zmienić na niższą wartość 7. W tym celu musimy użyć dźwigni i po prostu ustawić na 7. A teraz pokażę Wam, jak ten sam zawór zamontować w instalacji, w której źródło ciepła znajduje się z lewej strony. W pierwszym kroku musimy ściągnąć skalę, pokrętło, niebieski element wskazujący i teraz musimy odpowiednio ustawić zawieradło. Pamiętajcie, że zawieradło znajduje się po przeciwnej stronie do wyfrezowania na białym elemencie. No i teraz z powrotem zakładamy niebieski pięścień wskazujący, pokrętło oraz pamiętajcie, aby założyć właściwą skalę, czyli musimy ją odwrócić tak, aby była z napisem L na skali. I w ostatnim kroku musimy wykręcić z tyłu śrubkę i zamienić dźwignię z pozycji R na L. No i pamiętajcie, żeby na koniec z powrotem przykręcić śrubkę. No i w tym momencie mamy zamieniony stronami zawór. A teraz Wam pokażę, jak zamontować zawór mieszający w funkcji przełączającej. Tutaj będziemy mieć wlot czynnika i będziemy przełączać przepływ. Albo do tego przyłącza, albo do tego przyłącza. Czyli zawieradło będzie pracowało albo tu, albo tu. Czyli w pierwszym kroku musimy ściągnąć tutaj pokrętło, niebieski element wskazujący i ustawić zawieradło właśnie pomiędzy dwoma wyjściami. Następnie z powrotem zakładamy niebieski element wskazujący, pokrętło ze skalą L, ponieważ źródło ciepła mamy dalej z lewej strony. I w ostatnim kroku musimy całkowicie otworzyć zawór, czyli na maksa współczynnik przepływu KVS. Ponieważ tutaj chcemy uzyskać pełny przepływ przez zawór. Na koniec krótkie przypomnienie. Do sterowania zaworami w funkcji mieszania stosujemy siłowniki trzypunktowe, natomiast w funkcji przełączania stosujemy siłowniki dwupunktowe. I oczywiście nasze siłowniki na nowych zaworach mieszających montujemy bez narzędzi, wykorzystując system ProClick. A teraz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie o motywacyjnej łapce w górę, subskrypcji naszego kanału, ponieważ już wkrótce odcinek, gdzie podłączamy nasz nowy moduł hydrauliczny AMB.
Kto nie widział pierwszego odcinka, odsyłam go tutaj. Dzięki i do zobaczenia za 2 tygodnie.